Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was szybki przepis na krem Milky Way. Ten krem jest zrobiony z mleka w proszku, z masą i z mlekiem w proszku i on smakuje tak jak Milky Way, to znaczy jak ten środek z Milky Way. Robią niektórzy, bo ten krem maślany. Niektórzy robią, to znaczy je też krem na śmietanie. Te śmietanie się rozpuszczą, te Milky Way, i potem się chłodzi i potem ta śmietana się ubiją i też smakuje, no inaczej smakuje na śmietanie, też dobry, ale ją tu po kozach krem zrobiony na maśle. Jest dużo się trzymie. Ten krem się nadaje pod masę cukrową, ją to zrobiła, jak do tynkowania tortu zrobiła, ale można też przełożyć tym tort, te blaty. Wtedy musicie podwoić ilość tego kremu, podwójną zrobić, w zależności jaki duży tort. Jak taki, no, takie trzy małe piętra, to musicie podwoić ta masa, te składniki wszystkie. I owo tu pokazuję, no, składniki na ilość składników na otynkowanie tortu, 22 cm, chyba to były 24. No i ja już Wam pokazuję, jak ten krem zrobić. Do naszego kremu bym potrzebować 50 ml mleka, zwykłe mleko, normalne, z krowie. Potem około 50 g cukru, 100 g mleka w proszku, gładkie, żeby było. I tu miała kostka masła, u mnie kostka masła ma 250 g, ale wystarczy też kostka, co ma 200 g, w Polsce są po 200 g. No. Ok, masło, cukier zagotujemy, tak żeby się ten cukier rozpuścił, i oto wleja do garka. I my to potem musimy wychłodzić. Także w sumie to się nie musi gotować, tak żeby, wiecie, żeby było gorkie, wrzeć nie musi, no tak żeby się ten cukier rozpuścił. I my to teraz musimy wychłodzić, bo my to potem damy do masła. To jest gorące i się to przeleja do takiego pojemniczka. I żeby mi to szybciej wystygło, do miski się nalała zimnej wody, tak jak się da zawsze, no szybciej butelka, mleko dla dzieci, jak się chłodzi dla dziedziczków, no. Zawsze się do zimnej wody dało. Tak się to wychłodziło i to musi być temperatura pokojowa, nie może być za zimne. I no takie, wiecie, zimne, ale nie za zimne, temperatura pokojowa musi mieć. Teraz to masło się ubija, tym masłem musimy bardzo puszysto ubić i widzicie tu po bokach mi się to, no nie dochodzi mi zawsze te czepaczki i tak zbiera po tych bokach i tu może widzicie ta różnica, po boku tu jest te żółtsze, a ten fajnie ubite masło, te fajnie ubite masło jest takie jaśniejsze, fajne i bardziej takie kremowe, także te masło musimy długo ubijać, może tak 7, no, może nawet do 10 minut, w zależności jakie czepaczki macie, bo musimy to fajnie, richtig fajnie napowietrzyć, żeby fajny krem puszysty był, no. Ok. Masełko prawie, że białe do ubijania i pamiętajcie, masło musi być mięciutkie. Jak masło już tak będzie ubite fajnie, pomału wlejemy te zimne mleko z tym cukrem. Pomalutku to bymy mieszać. To znaczy mieszamy dalej i teraz damy te mleko w proszku, ja tak po łyżce do, no tak po troszkę, dalej ubijając. Pamiętajcie, mleko musi być takie gładkie, chociaż nigdy nie próbowałam z tymi grudkami, ale słyszałam, że takie grudkowane mleko, nie wiem jakoś, jak się to tam rozpuści, czy się w ogóle rozpuści, nie wiem. No, także ok, dokładnie to wszystko wymieszę, tak gdzieś jeszcze miksować 2-3 minutki i mamy bardzo ładny krem. Ten tort użyła pod masę cukrową, jeśli chcecie tynkować bez, tak no ozdobnie, bez, już tam nic nie pójdzie na ten tort, na ta masa, na ten krem, nie na masa, na ten krem, żeby to wybielić, to tak wyczytałam, że dać odrobina fioletowego barwnika, ale jeszcze tak bardzo, bardzo malutko, ale jeszcze tego nigdy nie robiłam, dlatego... No, trzeba uważać. Ok, ten krem zużyłam do tynkowania tego tortu. Tort pokażę w następnym filmie, albo może ja prawdopodobnie w następnym filmie. No, przytukę zwiążę pierwszą warstwę do związania tych okruszków, a potem drugą warstwę wychłodzić, a potem drugą warstwę reszta tego kremu. No, jeszcze położyć, wygładzić wszystko, tak żebyście byli zadowoleni i na to można śmiało masę cukrową kłaść. No. Taki krem to może tak gdzieś 3, nawet do 5 dni w lodówce będzie świeży się trzymał i można
Nawet też chleb se nim posmarować, bo jest bardzo, bardzo dobry. Ok. To by było na tyle. Ja to cały krem zużyłam na otynkowanie tego tortu i mi dostarczyło. No jedna łyżka to tak, że jak się też podjadała, bo bardzo, bardzo dobry ten krem. Rychtig jak te Milky Way. No. Dobra, kochani. Myślę, że właśnie ten film przyjdą. Kto lubi tam torty robić albo coś. Ja wam dziękuję za uwagę. Dzięki za komentarze. Dzięki, że się ze mną są. I do następnego razu. Cześć!